będę się wypowiadał, czy jestem za strajkami, czy nie, bo nie o to chodzi, bo każdy ma prawo do podejmowania różnych działań, więc każdy ma prawo też do strajkowania, ale blokowanie ulic, blokowanie torów. Uważam osobiście i z punktu filozofii życia duchowego, taka postawa także nie jest korzystna, nie jest pozytywna, bo to jest wyraz braku tej jedności, poczucia jedności wspólnego. To jest braku takiego jakby elementarnego poczucia szacunku do drugiego człowieka, bo blokując chociażby te ulice, tak się zastanawiałem, no to komu utrudniamy życie, komu utrudniają te osoby życie? No utrudniają życie ludziom, którzy na przykład jadą do pracy, a nie tym, którzy gdzieś tam są w tej Warszawie i ja nie wiem, nie mają żadnego pojęcia, co się, znaczy mają pojęcie, co się dzieje, ale w żaden sposób na nich to nie wpływa. Więc może to głupie takie, ale apeluję do osób, abyśmy pamiętali o tym, żeby walczyć o swoje. Oczywiście to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Jestem zbulwersowany tymi sytuacjami, aczkolwiek ta bulwersacja powinna też stać po środku, bo nie wiemy, jest racja pracowników, jest racja rządu. Jest ta słynna kopalnia Brzeszcze. Ja tam mam, każdy mój kuzyn pracuje w tej kopalni. Mój kuzyn Paweł, kuzyn Bartek, mąż mojej kuzynki jeden, mąż mojej kuzynki drugiej, siedzą na dole i protestują w kopalni Brzeszcze, aby ją nie zamknęli. Filozofia jest jedna taka, żeby nie zamknęli, że mają dużo złóż. Druga strona uważa, że ma jakieś argumenty, nie wiem, nie mi oceniać. Ale pamiętajmy, aby tak działać, walczyć o swoje, aby w jakiś sposób nie ranić, nie utrudniać życia osobom, które po prostu niczemu nie zawiniły. I tutaj właśnie jakby jest nawiązanie do tych pierwszych dwóch punktów, które omówiliśmy, czyli wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednością i pamiętajmy, że tak nam się wydaje, że przemocą zyskamy wiele. Jak zauważymy, co się dzieje, co się działo w historii, przemocą nigdy nic dobrego nie zyskaliśmy. Wojny są i te wojny ciągle trwają. Przemoc rodzi przemoc. Kiedyś na programie EZTV, jak jeszcze tam pracowałem, miałem piękny, uważam, program, bo dużo miałem telefonów, zmotywowaliście mnie do takich analiz, do takiego zamyślania się, bo to wy mnie inspirujecie bardzo często. I tam poruszyłem taki temat, jeżeli chcemy zaprzeczyć czemuś, chcemy zwalczyć coś, prawda, to na przykład chorobę, to nie działamy chorobą na organizm, żeby tej choroby się pozbyć, tylko działamy lekarstwem, siłą przeciwstawną. Jeżeli ktoś jest rozczarowany, płacze, jest mu smutno, źle, nie ratujemy go w sposób, że my razem z nim płaczemy, bo to tylko się nasili, tylko uśmiechem, radością, pozytywną energią. Tak samo jest z naszym życiem, tak samo jest z wojnami. Jeżeli gdzieś jest wojna, ktoś agresją działa, nie możemy to agresją tłumić. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Nie udało się nigdy w życiu, w historii, aby zwalczać agresję agresją. I nie ma, ja jestem święcie przekonany, że póki żyjemy, póki nie zmądrzejemy i będziemy tak działać, że będzie agresja na agresję, wojna na wojnę, nie będzie zrozumienia, nie będzie tej łagodności, nie będzie tej tolerancji, nie będzie tego współczucia. Niestety, ale ten świat będzie w takiej zagładzie, będzie w takim, w takich, ja nie wiem, żeby to też powiedzieć ładnie, w takich stanach, gdzie będą te wojny normalne, będą te problemy. I to jest takie niestety przykre, Trzeci punkt, który tutaj mam, to jest będąc uczniem, stajemy się nauczycielem. Ale pamiętajmy, że nauczyciel zawsze jest uczniem. Nam się wydaje, że wchodząc na rozwój duchowy, stajemy się ważniejsi, stajemy się cudowniejsi i wszyscy mają nas